Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Elden Ring. Powiem wam, przemyślałem sprawę, którą na koniec poprzedniego odcinka poruszyłem i zrobiłem to. Podbiłem sobie levele, wyciągnąłem sobie też porównałem sobie parę rzeczy, między innymi wizerunek Godricka, który niestety nie da się usunąć w sposób zwyczajny i muszę go... Jak będę musiał, to muszę go tak pochłaniać po sztuce. No ale w sumie z drugiej strony to jest nawet spoko, no bo będę mógł na nim kupować sobie rzeczy, jak będę potrzebował. Minus jest tego taki, że nie mogę tego właśnie wziąć na kilka sztuk naraz. To jest drobny błąd, czy drobny minus tego rozmnożenia, no ale trudno. Mam, jak widzicie, nową zbroję. To jest zbroja, którą mogę kupić tutaj w twierdzy Okrągłego Stołu. Właśnie w tym sklepiku od tych takich sióstr, jakiś tam, nie wiem. I ogólnie jest to na razie najlepsza zbroja, jaką mogę mieć. Wyposażyłem się też w pieczęć zabójcy bogów, ulepszoną na plus 15, dzięki też rozmnożeniu sobie właśnie ród. Rozmnożyłem sobie też kości i zrobiłem sobie kolejne strzały, choć jak widać nie wszystkie. Nie wszystkich mam duży zapas, no ale to co mam, to powinno wystarczyć na jakiś czas. Także wszystko co miałem, to ulepszyłem na plus 15, bo na tyle tylko mogę to ulepszyć póki co. No i jak wyglądają moje statystyki? Wszystko na 50 poziom. Jak widać, run potrzebuje ilości wręcz gargantuiczne, żeby zrobić sobie level, więc przez długi czas nie będę myślał o dawaniu sobie punktów poziom. I co jeszcze? I wykupiłem też wszystkie spele, które na ten moment mogłem wykupić u naszego ziomeczka tutaj, bo wszystkie inne też miałem już zrobione. Też ulepszyłem sobie finalnie te prochy, które używam. O, tutaj na przykład mam duże kości bestii. Dość dużo. No ale właśnie zastanawiam teraz, bo na tych dużych kości bestii nie mogę zbytnio jeszcze wykorzystywać, ale zastanawiam się, co się stanie, jak ja teraz będę chciał na przykład je zebrać po jeszcze jedną kość, nie? Czy to się od razu doda do zapasu? Czy będę musiał to sobie odpuścić? Nie wiem. Rozmnożę sobie też głowę wielkie ważkie, żeby mieć na piguły zapas albo coś innego. O, tu mi się jeszcze motyle widzę rozmnożyły, nie wiedzieć czemu. Grzyby też się pomnożyły. Róża się pomnożyła, słonecznik się pomnożył. I sznurek rozmnożyłem sam akurat. Dobra. Tak wygląda mój stan z kamieniami. No jak widać, miałem ich full, no ale ulepszenie wszystkiego, co miałem na plus 15, trochę wyczerpało mi ich zapas. No, trochę czy tutaj bardzo, no ale wiadomo, chcę wam pokazać jak najwięcej, jeśli chodzi o grę, więc tym się też będziemy zajmowali. Na razie zaklęć nie będę wykorzystywał, ale będę wykorzystywał inkantację, czyli wytestujemy sobie ogniorośni, dwa też z czarnym płomieniem oraz o płomieniu. Dzięki właśnie tej pieczęci zabójcy bogów będę mógł, myślę, bardzo fajnie to wykorzystywać. No ale to dopiero jak wrócimy do świata faktycznego. A, jeszcze mam do pokazania wam tak. Po pierwsze, jak wygląda wielki miecz postrzywanego. Po drugie, topór Godricka. No a po trzecie, tego postrzywanego smoka. Tak wygląda miecz. Jak się będzie nim walczyło, to za chwilę się przekonamy. Ale najpierw jeszcze pogadajmy z Dee, bo zauważyłem poza nagraniem, kiedy nie kupowałem rzeczy, że mogę poruszyć temat Rogiera. Tak samo jak u Sir Gideon Ofnira mogę poruszyć temat tej babki, która nam pomogła z Godrickiem. Oh, hello there. Are you acquainted with a man named Rogier? You know, the piteous fellow hiding away on the balcony. He was a formidable spellblade in times past. Don't let his easy air deceive you. He was wise beyond his years, stout of heart and clear of mind. No more, though. You see him now, ravaged by thorns, muttering and rambling, like he's half dead already. I can't stomach to watch. Take well the lesson, friend. That's how you end up. When seduced by those who live in death, when grace is sullied, it rots people from the inside, breaks them. Okej, okay, niego też się nauczyłem tych dwóch inkantacji.
No i myślę, że szczerze przydałoby mi się jednak tak naprawdę mieć przy sobie, ale dopóki jednak nie będę miał pewności, dopóki nie będę miał chociaż jeszcze jednego dodatkowego slota, jeśli chodzi o czary, no albo dopóki nie wytestuję sobie tych czarnych płomieni, no to do tego, do wtedy nie będę jednak nosił tych czarów, które buffują mi właśnie broń na świętość. Dobra, od niego widzę, nie mogę więcej, jeśli chodzi o rozmowę zrobić. Teraz Ofnir był w tą stronę. W ogóle dowiedziałem się też, bo tutaj zagadałem przez przypadek do niej. Coś tam powiedziała krótko, ale powiedziała, że uwaga, że Ser Gideon Ofnir to jest jej przybrany ojciec. To jest jeden. Dwa, zdradziła imię tego ziomeczka. Zdaje się, że nazwała go Ensha, albo Esna, chyba Ensha. Wiecie, no, w ogóle to jest jedyny NPC, z którym nie mogę gadać w ogóle. On tutaj pilnuje Ofnira, to jest trzecie. A czwarte, dość intrygujące, powiedziała, że Ofnir niby zarządza całą tą twierdzą. Także ciekawe, co takiego nam powie, kiedy poruszymy temat tej właśnie babki. Jak ona się pomijała? Nefela chyba. Tak, Nefela. I understand you've been speaking to Nefeli. She's my daughter. I took her in when she lost the guidance of grace. Though a mere axe-wielding barbarian, her youthful credulity suited my purposes. So I put her to work. Do not hesitate to employ her. Should her services benefit you? Despite her looks, she is more than capable in the press of battle. Aha, okej, okay, czyli... taki trochę sowa jest Sekiro. Znalazł sobie młodą babkę, która była... która dobrze władała orężem, no i elo, i od dzisiaj pracujesz dla mnie. Krótko i na temat. No dobra. Niech będzie. Okej. Okay. Teraz, skoro się zbuffowałem, zobaczmy, jak poradzimy sobie właśnie z tym gargulcem, bo myślę, że teraz to walka chyba pójdzie szybko. Ale jeszcze zobaczmy ataki. Dobra, tak widzę normalnie jak wielkiego miecza, a specjal? Okej, okay, trochę mi zasało. I co to dawało? Przysięgnę wielki miecz, że pomścisz klan. Wszystkie cechy na określony czas, dopóki nie przysięgniesz... Aha, okej, okay, czy taki buff po prostu. Dobra, tutaj bym sobie jednak wrócił do mojego kła. Dalej. Topór Godrika. Nie to. Tym bardziej nie to. Au. Chciałem, kurde, dać to. Tutaj... no po prostu wielki topór. Specjal. Okej, okay, to nie to. Raz, dwa. Aha, okej, okay, muszę specjalne jeszcze raz wykorzystać, żeby walnąć trzecią falę. No ale czy to jest jakieś mega okej? Okay? No nie wiem. To tak średnio leży. Zobaczmy, jak się ten smog będzie spisywał. Okej, okay, no bo ja go nie mogę wziąć w dwie ręce, jest to powiedziane. I mam po prostu silne ciosy. A jak mogę striggerować kurde jego umiejętność? A chyba, że muszę mieć przypisaną do drugiej ręki. Teraz pieczęci na przykład, jakbym ją przypisał. Zobaczmy. No nie powiem, ładna umiejętność. No ale jak już też mówiłem wielokrotnie, średnio mi takie coś pasuje. No ale dla testu po prostu warto mieć. Dobra, zobaczmy teraz jak wygląda czar. O płomieniu. Okej, okay, to jest dokładnie to samo co wykorzystywał gościu. Ogniu rośni. To jest też to samo. Czarny płomień. Okej, okay, takie coś. No i klinga. No to wiadomo, buffik na broń. Dobra. Okej, mi flaszka odnawia. Dużo. O, dobra, widzę, że bardzo krótkotrwałe jest działanie tego efektu, niestety. Dobra, może tu jednak warto by mieć broń w jednej ręce. Au. Dobra, nie wiem, co to jest za cios, ale naprawdę nie wiem, czy chcę się przekonywać, jak bardzo może mi to pierdolnąć. Ja potrzebuję innego oręża. Co za ścina była? Halo!
Dobra, zróbmy leciutką cofkę tutaj. Powinien być w miarę bezpieczny. Powiedzmy. Potrzebuję czegoś właśnie cięższego oręża. Spróbujmy. Okej, okay, widzę, że nie do końca jest on taki mega bezpieczny. Aha, fajnie zrobiłem unik, ale oczywiście magicznie wjebałem się prosto w jego cios. Bo dlaczegoż by nie? Ale nie, właśnie zapominam, że to nie jest kurwa istota żywa, to jest jeden wielki pierdolony kamienny gargulec. Na którego niestety mój mieczyk średnio będzie się sprawdzał. Ale możemy go zawsze rozwalić czarami jakimiś. Czyli tak, skoro potestowaliśmy już te spele, to jeszcze tak. Zdało nam to do przetestowania, ale wiadomo, to będzie działać podobnie jak tamto. Co gości używał, ale mamy jeszcze tak. Falangę błyskoostrzy. Odłamek zasadzki, czy potrzebuje? Tak nie bardzo, ale... Te gwiazdy mnie interesują. Czy mam jakiś kostur? Mam kostur, okej. Okay. W ogóle po ulepszeniu ten kostur ma, kurde, eskalowanie z magią. Czy z magią, z inteligencją, to już jest porąbane. Zobaczmy tutaj. Okej, w taki sposób. Dobra, mówię, ciekawe na ile to jest skuteczne w ogóle na coś, co jest kurwa po prostu wielką kupą kamienia. I raczej nie powinno sobie robić wiele z tego, że trafia jego kula ognia. No nie, no puśćmy tak ze... Dwie. O, a nie, okej, dobra, zmarnowałem zaklęcie. Musi być tylko jedna maksymalnie. Wiele to mu to nie robi, niestety. Dobra, machaj se. Nie, nie tutaj. Tutaj. Jak się czary będą sprawdzały inne? Na przykład właśnie ta falanga. Tylko żeby falangi już, to wolałbym jednak stąd wyjść. Okej, oberwałem i jebło potężnie. Zobaczmy. Aha, cisnąłem kurwa u nich ze 3 razy, żeby mi wstał i kurwa się odturlał. Ale nie, pewnie, grawie kurwa lepiej. Okej. Okay. Nie muszę tych runet podchodzić, mam tutaj jedno wielkie zero run, ale nie chcę, żeby tak pisiało. Dobra, a kamienne gwiazdy jakby się sprawdzały. No, nie tak źle. Miecz. Ej, what the fuck? Dobra, część tej miecz bez upgrade'ów, no ale ludzie, bez jaj. Przez to, jak ja mam level, to bym mógł robić trochę więcej, mam wrażenie. Jest ten ból i się chodzi o walkę w takich drzwiach i spele, że nie wszystko będzie trafiać. Dobra, nie. Nie, to nie ma sensu. Jak ja mu, kurde, mając 50 punktów inteligencję, bije tak mało zaklęciem, to coś jest na rzeczy. Ja to muszę wrócić niestety później. Dobra, czyli tak. Kryształowe tunele Seli. No tutaj w sumie nie mam co iść.
Ale możemy spróbować tutaj zawalczyć. Może z tym, magma wyrmem pójdzie mi teraz lepiej. Dobra, a gdzie było wejście tego smoka teraz? Co jest? O nie! O nie! Złe miejsce. Do tylnego wejścia miałem się udać, kurde. Dobra, trudno. Przebiegnijmy to po prostu. Do miejsca łaski, odpoczynek i tyle. Dobra, trąb se tam, trąb. W dupie to mam. No, to za tyle akurat miło, że nie jest to długa droga, jeśli chodzi o to chodzi. O, Aleksander dalej tu widzę stoi. Okej. Coś powiesz nowego? Nie, on ciągle kurde o tym samym. To stary, może nie wiem, idź tam. Czekasz, aż ja pokonam tego potworka. O, tutaj właśnie mam w naginacie wpakowany ten popiół wojny jeden. Nie to. Kurde. Tu. Zobaczmy, jak się będzie sprawdzał naszego potworka. Magmowy żmij. O, już dupnięcie ładne. Brawo, ja jeszcze się sam w tym wjebałem. Ej, ale powiem wam, ładny jest kurde ten spell. Co teraz? Teraz piłujesz we mnie, dobra. Dobra, teraz będzie kurwa latał przez pół mapy i obrzykiwał to tym. Obrzykiwał to lawą. Czy tam magmą, czy chuj wie kurwa co to jest, ale raczej magma, skoro magmowy żmi. Zobacz, jak się falanga będzie sprawdzała na niego. Z tego co widzę, to tak średnio. Dobra, leczenie proszę. No, bardzo słabo niestety się sprawdza. Dobra, szybki powrót może... Okej, fuks. Aha, pewnie, zrobiłem unik, ale jasne. Niech gra mi złapie to, że kurwa ni chuja nie zrobi mi uniku, bo gra sobie ma takie kurwa widzimisię. Jestem. Jedna flacha, druga flacha. Spłynięcie. Okej, trafiłem, na szczęście. Ale już z bomby idzie kurde lepiej niż za tym pierwszym podejściem, jak tutaj byłem. Unik, unik, unik. Teraz. Aha. Lmao. Bardzo dużo sensu. Bardzo dużo sensu. Miała to ta aktualna sytuacja, naprawdę. Dobra, czyli tak, skoro to jednak tak się średnio sprawdza. O, tu jest mój miecz. Dobra, skoro potestowałem te bronie i niektóre popioły wojny, to prosiłbym o właśnie schowanie ich, żeby mi tak nie zaśmiecały. Dobra, zobaczmy. Nie popioły tutaj. Miecz, rapier jeszcze do testu. To i to do schowania. Rapier, kieł. Może być rapier w sumie. Ewentualnie jeszcze do przetestowania. Ty mam co? Mam też falangę błyskową. Mam też falangę, tylko jako popiół wojny, a nie o zaklęcie. Tak więc to jest właśnie tyle lepsze. Czy mam tutaj coś? No w sumie hakoszpony mogły być dobre. Mogłyby być. Tylko musiałbym naprawdę mocno, kurde, iść w ataki. W ataki te, nie? Ataki bezpośrednie. Mieć dobre wyczucie do uniku. Dobra, realistę miałem testować, ale finalnie niech to idzie w odstawkę. Dobra, to już potestowane jest też do schowania. To się zaklęcie za chwilę zmieni.
To zostaje. Tutaj też zostaje wszystko. Właśnie tu muszę talizman, kurde, sobie zmienić. Więc niech tak będzie. Zobaczmy. Ładowane. Nie będę wykorzystywał. I kontry po zasłonie. No jak będę chciał walić, kurde, tymi szponami, no to totalnie nie mogę iść w zasłonę. Tylko muszę iść w ciągłe napierdalanie. Czyli potrzebuję talizmanu. Podwójnego ostrza. Tutaj blokujące zasięg łuku. Dobra, tego nie potrzebuję akurat. Ale właśnie, tutaj teraz zamieniamy tak. Zamiast ładowanych ataków bierzemy tego, a zamiast zasłonę weźmiemy odporność. Zamiast zasłony, powinienem powiedzieć. I tutaj jeszcze nowe zaklęcia. Czyli tak, pocisk już znamy. Błyskamienny łuk, nawałnica kryształów, kryształowy wybuch i karyjski siekacz. Jeszcze nie będzie do testu. Kurde, czemu oni zmienili naprawdę ten... Jezu, co jest ze mną? A ty właśnie, w sumie mógłbym też sobie te przyzwać. Zapomniałem totalnie o niej. Zobaczmy, jak się będzie sprawdzała. Nasza bezgłowa zabójczyni. Uuu, proszę, jak się steleportowała skubana. Dobra, strać kurwa tego fokusa, ja pierdolę. Dobra, tutaj pozostałości po runach. Flaszka. Dziękujesz za siebie, zajebiście. No to czołem. No to mi trochę nie wyszło. Okej, widzę, Luther sobie nie poradzi za dobrze z nim. Już prawie go ją zabił. Niestety. O, to ładnie poszło. Dobra, ona padła, nie ja. O, ładnie! To było bardzo ładne. Okej. Okay. Flaszkę, żeby więcej odnowić życia. Kiedy mam co? Mam odskok. Ale odskok ani nie daje mi jakiegoś lepszego uniku, ani nic. Dobra, teraz będzie obszukiwanie magmą pola bitwy. Pola bitwy w cudzysłowie oczywiście. Tej mini areny po prostu, powiedzmy. Już? Okej, okay, to mi się nie udało. Ale dobra, jedźmy, jedźmy. No, dawaj. No, mamy go. Okej. Okay. Uuu, serce smoka. I księżycowe woal. To jest właśnie ta lokacja. To jest ta... to jest ta katana, o której mówiłem. Tutaj się cofamy. No i zobaczmy. Okej, okay, wylądujemy zaraz tutaj na wyjściu. Spoko. Czyli tak, tutaj wracamy do tego. O, i w sumie jak już tu jesteśmy, to wytestujmy te zaklęcia. Na początek błyskamienny łuk. Okej, okay, to jest takie coś. No, przy moich obecnych statach, no to bije to mocno. Nawałnica kryształów teraz. Okej, okay, to jest takie coś. Dobra, czekaj, łykaj flachę. Wybuch. Jest takie coś. Dobra. No i o, żołnierza Radana. Mamy hełm, czy jest lepszy od mojego aktualnego? No, fizyczne trochę lepsze, no ale nic poza tym. Dobra, jak wygląda siekacz? Okej, okay, dokładnie tak samo jak jeden ze speli, który miałem w Dark Souls 3. Tego się, powiedzmy, poniekąd spodziewałem. Jakie obrażenia bije, jeszcze nie wiem, ale to się przekonamy. Dobra. Te katany bym sobie, powiem wam, chętnie ulepszył. Chociaż w sumie, dobra, zanim będę leciał gdziekolwiek, to tak, najpierw... Tutaj będziemy szli po ten cały klucz, który otwiera nam przejść tutaj. Jeszcze wioskę przydałoby się obadać, no ale dobra. Najpierw klucz, potem wioska, potem może jeszcze wejdziemy do tego naszego mini Hogwartu. No ale to się jeszcze przekonamy. Dobra, czy znam jeszcze jakieś zaklęcie do przetestowania na chwilę obecną? No mam tutaj zbuffowanie ostrza, dziabnięcie od tyłu, no i ewentualnie kolejny buff, żeby... Święto obrażenia to biło.
No ale do tego potrzebuję właśnie pieczęci, a pieczęć mam akurat schowaną. O, leczenie zatrucia, to na pewno będę miał, to jest must, jaki będę tutaj miał. To jest na pewno, to jest pewnik. Dobra, to teraz tak, muszę wrócić sobie do tych właśnie rzeczy. I tak. Jedno i drugie ma na S, tylko tutaj właśnie to zwiększa inkantację zabójcy, bo zwiększa im damage. No ale jakoś nie będę teraz taki korzystał, no to nawet zwykła pieczęć palców mi wystarczy. Inkantacji bestii też nie mam. Dobra, okej, okay, może być jak jest. Tutaj hełm do schowania, żeby nie zaśmiecał mi ekwipunku. Podawane ataki to jeszcze nie zostanie. Okej, okay, to będzie tyle. Znaczy jeszcze raz, jak to wygląda ze spalami? Kariski siekacz, buff, walnięcie od pleców i leczenie zatrucia. No ale zatrucie to na kiedy indziej. Dobra, jedną. No tak, tylko że tu jest to gówno. Ale okej, okay, tego jednego myślę uda mi się zajść normalnie od pleców. No, prawie go tym one-shotuję, także okej. Okay. Z czego dostałem damage od niego? Takie moje pytanie. Dobre. Dobra byłaby odpowiedź, myślę, do uzyskania, ale raczej jej nie uzyskam. Za prędko. O, proszę, co my tu mamy? Hello. Dobra, ale jest one-shot, ale one-shotowałem już chyba tak czy siak. Niebiesko-biała tarcza z drewna. Dobra. Dobra, czy mogę tutaj zeskoczyć i nie zginąć? No, nie bardzo niestety. Czyli trudno, jak chcę stąd wyjść, no to muszę zdzidować na koniu. No ale z tym akurat problemów nie będzie. Chcę mogę motylki zgarnąć tak po prostu, chociaż czy jest po co? Właśnie, kurde, z tego typa ciągle nie zebrałem tego jednego przedmiotu i dalej nie wiem, co tam jest. Ale w sumie teraz to mnie nie interesuje. Dlatego zdzidować na bok, żeby mieć spokój, móc ustawić sobie ten punkt. A nie, czekaj, przecież ten punkt ustawiłem, no. Po prostu teraz biegniemy sobie do niego. Dobra, został mi jeszcze buff na broń do przetestowania. Co jeszcze? I ten strzał od pleców, powiedzmy. O, kolejne takie miejsce, kurde, z trumnami. Ci pewnie złote runy są do zgarnięcia. O, proszę. Kolejny kwiatek. Tak zamiast trucizny to bije, kurde, z spelami. Po co ja coś mówię o truciźnie? Nie wierzę, że ja w takim momencie jej nabiłem, kurde, poise breaka. Z tego szybko w pieczęć palców. Poproszę szybko pieczęć palców. Chyba, może najpierw załatwię wszystkie te kwiatki, a potem się uleczę sobie trucizny. No bo jak mam mi to za chwilę znowu zostać nabite, no to jednak wolałbym sobie to odpuścić. A złoty rum poziomu 4. Okej, okay. Najładnie. Tylutka zdjęta. No, sporo tych złotych runów. Teraz to mi będą tylko i wyłącznie do kupowania potrzebne, no bo jak mówiłem, jeśli chodzi o level, no to już raczej nie będę musiał się o nic martwić tak naprawdę. Powinno mnie na spokojnie być stać na wszystko. Dobra, ale wiecie co jest ciekawe? Te zaklęcie utrzymuje się o wiele dłużej niż ta inkantacja. To jest najprostszy Mirandy i tak dalej. Tutaj ostatnia rzecz. Złoty rum poziomu 3. Okej. Okay. Znowu takie miejsce. Już jedno takie, kurde, jak leciałem do wioski Albinobryku, poszedłem do ciebie, znowu takie miejsce znalazłem. I tam był portal. To jest ciekawe. Okej, okay, tutaj mamy kamień kowalski poziomu 2. No, mam ich w cholerę. No, ale nie pogardzę nigdy większą ilością.
Bo wiadomo, to, że mam ich teraz dużo, to nie znaczy, że szybko się ich nie będę w stanie pozbyć, jak tylko będę chciał ulepszać jakąś konkretną broń. Lub wszystkie. A właśnie, a propos ulepszania. Ta katana... Okej, okay, to jest unikalna umiejętność, a skoro jest unikalna, to znaczy, że potrzebuje ponurych kamieni kowalskich, aby to ulepszać. Katana wykuta z błysk kamienia, arcydzieło syljańskiego zbrojmistrza. Gdy ostrze jest schowane, otacza ją światło, stąd jego nazwa, księżycowy woal. Unikatowa umiejętność, przymijające światło księżyca. Schowaj broń i trzymaj ją przy biodrze w wyważonej postawie. Potem wybrać zwykły lub silny atak, by szybko dobić klingi i zadać błyskawiczne cięcie. Oba ataki uwalniają falę światła. Ja ma to vibes. O, ja bardzo chętnie. Czy to nie gadaj, że to jest kurwa smok? Czy to jest smok? A, tam jest smok! Tam jest smok! Tam jest kurwa jebany smok! Co ty dropisz? Pytanie się, czy nie dropi cokolwiek. Wygląda, jakby miało mi dropić, kurde. A, dobra, okej. Okay. Dobrze myślałem. Odnowienie flaszki tej. Flaszki skupienia. Bardzo ładnie. Ile sporo tutaj tego. Dobra. Pytanie, czy jak ja się zacznę walec ze smokiem, czy one uciekną? Bo w sumie jeśli nie, to to jest bardzo głupie, że ja je teraz zabijam tak po prostu. Dobra. Odłamek zasadzki. A, jeszcze to serce miałem sprawdzić. Ten kluczowy przedmiot. O, tutaj jest. Zyskaj moc smoka na ołtarzu smoczej komunii. Ciekawe. Smocze serce zdobyte przez tropiciela smoków. Ten pełen żwiru, groteskowy organ wciąż energicznie bije. Ofiara składana w trakcie smoczej komunii. Zjedz smocze serce na ołtarzu, by przejąć jego moc. Mimo przerażającego i bestialskiego wyglądu, jest w nim pewne piękno. No, w sumie ciężko się z tym nie zgodzić. No bo nie powiem, bardzo ładnie jest wymodelowane to serce. Chuj z tym, że wygląda bardziej jak płuco, a nie jak serce, no ale... Jest serce, niech se jest. Dobra, powiem wam, że najchętniej sobie te kamienie kowalskie ponure też bym sobie je rozmnożył, no bo... Po pierwsze, chcę ulepszyć ten kieł właśnie rycerza. Dobra, czy on sobie zdaje sprawę, że ja tu jestem? Smar smoczej rany. Kukri... Nie, okej, okay. Nie wiesz, że tu jestem. Zajebiście. Oho, dobra, mam jakiegoś trupa. I trup ma kluczyk. Dobra, to schowajmy się tutaj. Nie przeonaczył ten smoczek. Zobaczmy na szybko ten klucz. Klucz do otwarcia dwóch zapieczętowanych bram Akademii. Klucz do pieczęci na obu bramach Akademii Rei Lucarii uruchamia magię międzywymiarową zaklętą w tych pieczęciach. Błyskamienny klucz będzie pamiętał swojego użytkownika, co oznacza, że po użyciu nie można przekazać go komuś innemu. Akademia nie patrzy przychylnym okiem na gnuśność. Okej, okay. Dobra, widzę, że smok jest jakby świadomy mojej obecności tutaj, ale niekoniecznie coś z tym robi, więc... Na kuni gniazda! Smarak, błyskamienny smok! Okej. Okay. Dobra, co robi? Okej, miałem wyczucie, żeby podskoczyć. Spróbujmy zrobić atak. Oj! Atak ten. Okej, to dość przypadkowo. Wyszło, ale nie no, myślę, że akurat na koniu to warto z tymi smokami walczyć. W ogóle ze smokami. Mówię tak, jakby ich miał być tu... Poise break? Nie gadasz mu... Tak, zrobię mu poise breaka! Dawaj, zeskakuj z konia, dawaj! Jest, zaliczyło jeszcze! Dobra. No i pokiereszowało mocno.
Dobra, szybko na konia. Dobra, nie wiem skąd kurde poleciał w niego ten fragment. Znaczy ten odłamek zasadzki, no bo ewidentnie coś się chyba nie striggerowało do końca. Ktoś tam przyjdzie przetestować na czymś, na kimś innym, nie na czymś, no na czymś innym pewnie też. Ładnie. A! Oj! Dobra, oberwałem. Znaczy, w sumie nie, struga przyjął cały cios, a to zajebiście akurat. Okej, teraz chyba też, dobra, masz jarzębinę, powiedz sobie. Jak potężne jest leczenie, kurde, z tej jarzębiny. Dobra, zaś mamy ognia miotanie. Dobra, coś tam oberwałem leciutko, no ale kunik najważniejszy. Dobra, unik. O, jak mi... jak miło drzewo zablokowało. I... No, jest, padł. Pięknie. Pokonano wielkiego wroga, okej. I kolejne serce smoka. Nowa moc dostępna w katedrze Smoczej Komunii, okej. A gdzie jest ta katedra, takie moje pytanie. Dobra, mam tych ważki sporo, no ale... Jedna więcej nigdy nie zaszkodzi. Już minęło pół godziny. Kiedy? Co? Kiedy minęło pół godziny? 37 minut, będąc dokładnym. Kiedy to minęło? Halo? Dobra, odnowienie flaszek. Czy flaszek? Flaszkę, znaczy flaszki. Już na mnie tutaj czeka. Dawaj flachę. Pięknie. Okej, czy ja chcę to zabić? No dobra, mogę. No. Dobrze. Ile to mi runda daje w ogóle? A nic! Dobra, czyli to mi odnawia tylko flaszkę, nic więcej. Okej. Okay. Dobra, czyli tak, to mogę odznaczyć. Dobra, tu bym troszeczkę tak poszedł do przodu, żeby odkryć mapkę. Zobaczyć, czy się pojawi może ten kamień, na którym mogę właśnie znaleźć fragment w ogóle mapy tego regionu. Kolejna wielka ważka. Tam jakiś kościół. Kto wie, może kolejne miejsce łaski. Ty właśnie, a propos, mogę zrzucić na śladowce? Gdzieś tu go powinienem mieć na dole. O, tutaj. Mogę, dobra. Gdzie wskazujesz? No wiadomo, wskazuję na akademię, bo tam jest pewnie kolejny wielki run. Znaczy, na pewno jest, skoro sam Gideon Ofnir nam o tym powiedział. Ten tak zwany wszechwiedzący. Kryształowy pączek, kolejne duchy medus. Które pewnie będą się chciały bić. No ja wolę sobie tego bicia sobie się z nimi... Bicia z nimi wo... się z nimi wolę sobie na razie oszczędzić. Dziękuję. Języku, że pozwoliłeś mi się dotegować. Okej, okay, kolejny jakiś duch giganta, tym razem bezgłowego, żeby było śmieszniej. Tylko ciekawe, bo ten jest taki białowo-przezroczysty. Wcześniejszy był taki... jakby z prochów został przywołany. No i się tepekuje, super. O, cztery dzwonnice. Nazywa się lokacja. Proszę, kolejny portal. I, kurde, potrzebuję klucza. Ajajaj. Tylko pytanie brzmi, czy ja chcę użyć klucza. Nie, inaczej. Czy ja mam w ogóle czego użyć? To jest lepsze pytanie. Halo, kluczu. Mam klucz? W kluczowej krzyni tak powinien być chyba. Mam trzy, dobra. Czyli mogę otworzyć, rozumiem, cztery dzwonnice, czyli cztery portale. Czyli mogę trzy z nich otworzyć. Zobaczmy. Czas na smok, dlatego trudność. Niszczejące ziemię. Aha, dobra, czyli mam napisane, gdzie mi to przeteleportuje. Dobra. Zobaczymy. Niszczejące ziemię. To jest jedna opcja. Opcja numer dwa. Tutaj. Zemsta. Urwisko oczekiwania. Okej. Okay. Dobra, tutaj kolejna rzecz. Cyk, owoc jarzębiny. Chociaż w sumie, czy ja aż tak je potrzebuję? Nie wiem. Tutaj.
Niebo nieprzerwanej nocy. Okej. Okay. W sumie, czy to jest jakiś punkt łaski? To jest dobre pytanie, bo tu się aż prosi o takowy. Ale dobra, to były... O właśnie, to były trzy, a jeszcze czwarta. Punkt łaski może? Serio, nie ma? Come on. A, nie, dobra, jednak jest, dobra, jednak jest. No to oczywiście odkrywamy go. I bardzo ładnie. Mamy dostęp już dzięki temu do tych czterech teleportów. A nie, trzy, dobra, czyli mogę wszystkie trzy klucze złożyć tak naprawdę, jakby, jeśli ich potrzebuję. Klucz nasy... O, ej, ty właśnie! Ty, czekaj moment. Czekaj moment, pokaż mi teraz jeszcze raz, ja muszę zużyć? Czy to był klucz nasyconego miecza, czy klucz po prostu? Nie, klucz nasyconego, dobra, czyli mam jeden klucz, żeby otworzyć któreś przejście. Kurde, tylko pytanie gdzie, okej, okay, tutaj widzę już jest fragment mapy do znalezienia. Kurde, bele. Dobra, zobaczmy najpierw opis klucza. Czyli tak, klucz tutaj. Tutaj odpieczętowuje portal, znika po użyciu. I zobaczmy, jaka jest różnica. No, prawie identyko. Tylko to jest do portalów. Kamienny klucz w kształcie miecza. Przedmiot specjalny, obdarzony potężną niebieską magią. Niszczy pieczęcie na posągach ochlików strzegących portalu na każdej dzwonnicy. Ale po użyciu zostaje wbity w posąg, co czyni go przedmiotem jednorazowym. Okej, okay. Czyli ta reszta już była w sumie identyko, jeśli chodzi o resztę. Dobra, gdzie to było, kurde, po pierwsze tutaj? Bo skoro po pierwsze, to może właśnie tam warto się najpierw udać. Czas na smok, więc skoro jest smok i trudność w jednym zdaniu, no to chyba, myślę, warto sobie odpuścić póki co. I czy tutaj nie było właśnie po pierwsze tutaj? Chyba tak. Tak, to jest tu. I to mnie prowadzi na urwisko oczekiwania. Dobra, ryzyk fizyk. Zakładam, że mogę pozostałe portale też odblokować. Ale zobaczmy, dokąd ten mnie przeniesie. Zobaczmy. O, come on, serio? Jezu, ej, no to teraz się czuję opluty, kurde. Czy jakbym zmarnował tak na... O, młody motel, to coś nowego. Czy jakbym zmarnowałem chyba klucz właśnie. Ja pierdzielę, i to jestem zaraz co, jestem... Tak, jestem obok zamku i to jest właśnie to, o czym mówiłem. Kurde, i tu jest po prostu walka z bossem, nic więcej. Czy to zemsta, przed tobą zemsta. No. Czołem. Dobra, czy ja jestem w stanie na szybko zmienić sobie amulety? Na ten i... Na ten jestem, pięknie. Jestem ciekaw, jak mu wybombię teraz, nie? No dawaj. W ogóle fakt, jak ten boss wygląda, jest kurwa przerażający. No srogo. Kurde, cztery ciosy, ją brałem, pół HP nie ma. Elo. Nie wiem, czy to jest bardziej zasługa mojego levela, czy kurde obrażeń tego miecza, ale jest w sumie jest szansa, że po trochu tego i tego. Kurde. Czy to byłem mi jakieś mega potrzebne? No nie jestem przekonany. Zobaczmy. Ozdobny prosty miecz. Prosty, smukły prosty miecz ozdobiony antycznym wzorem. Starsi rangą fechmistrzowie chętnie trzymają po jednym takim mieczu w każdej ręce. Po popadnięciu w niełaskę niedobitki złotego rodu szukają władzy w celu i celów przeszłości. Złote hartowanie unikalną umiejętność. Skrzyżuj dwa miecze, by nadać atakom esencję świętości. Gdy działa, silny atak jest serią ataków dwoma broniami. Okej, okay, czyli chyba to, co on chciał teraz... Czy chciał, to co w sumie zrobił, czyli to, że takie skrzyżowanie mieczy.
Po czym kilka takich pchnięć, nie? To było pewnie to. Tutaj tarcza jeszcze najpierw tam. Mała, okrągła, drewniana tarcza z drewna wzmocniona metalem. Jest lekka i łatwo się nią włada, ale nie zapewnia takiej negacji obrażeń jak całkowicie metalowa tarcza. Mówi się, że wzór przedstawia gwiazdy na nocnym niebie, które zwiastują przeznaczenie. No ale to jest właśnie zabawne, bo w momencie, w którym ktoś potrafi naprawdę dobre wrze wyczuć parowanie i wie, kiedy użyć odbicia, no to w tym momencie negacja fizyczna obrażeń nie ma totalnie żadnego znaczenia. I złota tarcza z herbem bestii. Dobra, porównajmy, czy jest lepsza od tej tarczy. Okej, okay, ogień o 4 słabsze. Wzmocnienie zasłony 3 słabsze. Błyskawice o 9 punktów lepsza obrona. Święte o 1 punkt. O, nie wiem, czy takie mocne. Tarcza z metowego złota z wygrawerowanym herbem bestii. Jest lżejsza niż większość wielkich tarcz, dlatego też łatwiej się nią włada. Przedstawiona na niej bestia to Serosz, starszy doradca, który kieruje Złotym Rodem. Okej, okay, brak umiejętności. Takie sobie. Nie wiem, czy to by było jakieś mega potrzebne. No, tak, nie no, dobra, czyli to jest właśnie to, co mówiłem. Ale kurde, myślałem, że jakoś tutaj będę mógł przejść po moście, bo gdzieś będzie teleport, a nie kurde, że będę musiał w takiej lokacji, kurde, praktycznie zmarnować rzecz, którą mogłem użyć do odblokowania czegokolwiek innego. No dobra. Zobaczmy w takim razie jeszcze mapkę do odkrycia, bo niestety jako iż czas, no, mija niemiłosiernie szybko przy dobrej zabawie. Czyli tak, co dzisiaj załatwiłem? Zobaczmy. O kurwa, ty, jak mam zejść? I się nie zabić. Mamy takiego ziomeczka. Okej. Okay. 26 tysięcy run mam w ogóle przy sobie. Nieźle. Dziwo, nie rozczytuję ich z rozbiegu. Co jest troszkę dziwne, ale... Nie jakieś mega. Okej, okay, spoko. Dobra, czyli tak wygląda to zaklęcie. Czyli po prostu dosłownie zza pleców typowi strzelam tym pociskiem. Okej, okay, to kurde, blisko było. Ej, ale w taki sposób, jakbym grał, jak chciał robić no hita i jakbym w taki sposób, kurde, uniknął trafienia, to byłoby naprawdę epickie. No dobra, okej, okay, widzę, wstają bez końca, no to nie ma sensu się z nimi męczyć. Bo to są prędzej iluzje, aniżeli ci nie umarli. Więc niestety, ale raczej... Na nich jak jakbym zaczął teraz ich walić świętym orężem, to raczej będą dalej wstawali. Oj, nie, nie! Puść mnie. Dobra, dawaj. Raz. Pięknie. No uparty, jak mógł się naprawdę na nich farmić, jeden tylko chciał. Złaź ze mnie. Dobra, nie no, nie ma co się z nimi bić, muszę szybko znaleźć te żółwie. Tu przyda się krawędź. Okej, okay, a jak to rozumieć? Trzeba wskoczyć koniem po prostu? Przed tobą pies. Gdzieś tam, okej. Okay. Ale co mi po tej informacji? Jak ja żółwia szukam. Dobra, przed tobą bestia. A, dobra, czekaj. Po pierwsze poranek, a potem dół, spróbuj tego. O, okej, okay. Dobra, mamy go. Okej, okay, czy ja go mogę zabić, kurde, spelem? Mogę. To zajebiście, nie musiałem schodzić w ogóle. Ale ty właśnie, czekaj.
To jest bardzo dobra wiadomość. Taki like bardzo się przydaje. I w sumie taka propos, ciekawe, czy oni się pojawiają tylko w nocy na przykład, czy w dzień już by ich tu nie było. Bo w sumie może to jest właśnie a propos tego poranka, żebym właśnie tutaj nocą nie przychodził. Dystanso... O! Okej! Okay. Co kurwa żółw robi na drzewie? Dobra, no to się tak nie uda. Ale od czego jest łuk, prawda? Okej, okay, pieczęć się otworzyła. A i ci też padli wszyscy. Okej, okay, dobra. Czyli chyba jednak nie. Czyli to nie ma chyba jednak znaczenia. O której... Boże, o której godzinie? O jakiej porze dnia bym tutaj przyszedł? Bo tutaj raczej ten... Jakbym powiedział coś o godzinie, to bym się tylko zbłaził, mam wrażenie. A w sumie napomknąłem w taki sposób, że i tak bym się teraz zbłaźnił. O ile tego nie zrobiłem. Okej, okay, 56 minut. Niecałe. Czego to musi być skakanie? Nie wiem. W ogóle rozumiem, do czego to będzie, wiadomość pewnie była nawiązaniem do tego. Wiadomość pewnie była nawiązaniem do Asasyna, nie? No wiadomo, w Assassin's Creed na takie wieże się wchodzi i robi... Znaczy wieże, na takie wysokie punkty się wchodzi, robi synchro, po czym się skacze do sianka. Niestety tutaj upadek, nie wiem, czy by się dobrze skończył dla mnie. Tak więc, tak jak poprzednio. Zajdę sobie normalnie. Po drabince jak człowiek. Dobra, jedna flaszka, druga flaszka. Przecież w sumie jest tu miejsce łaski, więc nie było mi totalnie potrzebne te flachy. Ale dobra. Czyli tak, wioski albinobryków jeszcze nie ogarnęliśmy w tym odcinku i niestety nie ogarniemy, bo ma on już prawie 58 minut ma, więc sobie to odpuścimy. Aczkolwiek myślę, że w kolejnym odcinku będę się mógł tym zająć. Dobra, to teraz tak, skoro mamy więcej speli, to pójdźmy teraz może bardziej właśnie w inkantację, czyli tak, litania prawdziwej śmierci, buff na klingę porządku, leczenie tak po prostu i zaturta broń. Może to się będzie chociaż trochę dłużej utrzymywało, aniżeli ten buff czarnego płomienia. Zobaczmy, jak to w ogóle wygląda, tutaj ta litania. Okej, okay, przywołujemy po prostu ten jakby symbol runicznego łuku na ziemi, który bije damage i pewnie jest w stanie zabić tych. No ale szczerze myślałem, że to trochę i lepiej będzie działało. Klinga porządku. No to po prostu buff na broń. Leczenie, no to wiadomo. Pytanie, jak bardzo to leczy? I zatrucie oręża. Normalnie. Okej, okay, ale dobra. Widzę, że tak samo jak w przypadku... Dark Soulsów, nie mogę mieć dwóch buffów takich tego samego... nie mogę mieć dwóch buffów nałożonych jednocześnie na broń. W sensie nie może by broń... Nie licząc oczywiście tej broni, która... Znaczy wróć buffów, efektów statusowych. Bo nie licząc oczywiście tej broni, która ma pasywnie nakładanie krwawienia. Ale nie mogę oprócz tego dodać do niej jeszcze opcji na przykład jednoczesnego walenia świętością i zatrucia. Ale mogę walnąć albo to, albo to. Ten wol bym chciał jeszcze zobaczyć. Ręczki. Okej. Okay. Jak to wygląda? Okej, okay, no atak taki sam jak przy mojej katanie, ale kurde. Podoba mi się. Samo to jak wygląda. Plus te fale uderzeniowe. Tak samo jakbym kurde walczył bronią Midira, kurde. Midira z DS-ów 3. Dokładnie ten sam vibe. No z tą różnicą, że tutaj walę czarami, a nie mrokiem. No ale wiecie, no podobna animacja i podobne działanie, jeśli chodzi o umiejętności. Że oprócz ciosu właśnie zwykłego mamy jeszcze ten ślad z czarów. W przypadku DS-ów 3 czarów mroku, czy tam otchłani. W przypadku właśnie Elden Ringa z czarów z kamieni. Ale okej, okay, już kurde. 3, 2, 1. Właśnie przebiłem godzinę surowego nagrania. Może nie będzie to trwało aż tyle. Postaram się to skrócić. No a w kolejnym odcinku przejdziemy się, myślę, tam. Ale tam głównie tylko po to, aby właśnie odkryć ten fragment mapy i zobaczyć, co mnie tutaj dalej jeszcze czeka. Bo zakładam, że ten fragment mapy odkryje mi ten kawałeczek tutaj i tutaj to. Ewentualnie może cały ten kant mi się odkryje, bo
ten kawałek to raczej zostanie odkryty właśnie gdzieś w tej wiosce Albinaureków. No chyba, że gdzieś tutaj, kurde, jest kamień, który ominąłem, a który właśnie mógłby gdzieś tutaj mi tę mapę odkryć. Bo sobie widać, że tutaj to jeszcze tak troszeczkę schodzi w tę stronę, nie? Wiadomo, tego tutaj aż tak nie liczę. Przecież, nie, czekaj. A nie, wait, przecież, nie, czekaj, przecież tutaj nic nie zrobię, przecież tutaj jest kurwa ocean. Nie, tutaj nie ma nic. No, czyli tak, no to tak. No, to tak. Musi być gdzieś tutaj w wiosce Albinaureków fragment mapy. I poza tym niewiele więcej mogę tutaj zrobić. No ale dobra, mamy w takim razie klucz, mamy nową broń. Spróbuję znaleźć sobie właśnie te kamienie kowalskie w tej kopalni w Selii. Może dzięki temu uda mi się ulepszyć też ten kieł wasalnego rycerza. Zobaczymy. Ode mnie póki co to będzie tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym materiale Zagrajmy w Elden Ring, w którym najpierw zajmiemy się wioską Albinaureków. Jeszcze oczywiście po tym, jak pójdziemy sobie tam i ogarniemy fragment mapy. A czyli tak, fragment mapy, wioska i jeśli ogarniemy we wiosce ogólnie całokształt, cokolwiek bym miał tam zrobić, no to wtedy przejdziemy się jeszcze do Akademii Rei Lucarii i spróbujemy ją tam tak troszeczkę sprogresować. Tak więc ode mnie to tyle, do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym materiale Zagrajmy w The Elden Ring. Cześć!